można połączyć archeologię i ciężkie brzmienie? Jak najbardziej. Udowodnili to Magdalena Augustyniak i Tomasz Redo, organizując festiwal Wykopaliska w Rekowie koło Polanowa. Muzyka rockowa ma promować archeologię i badania, które trwają w pobliżu niewielkiej wsi. Organizacyjnie jesteśmy bardzo zadowoleni, udało nam się spiąć wszystko według planu. Jeżeli chodzi o frekwencję, pewnie na pewno troszeczkę stawię do życzenia, natomiast ci, którzy są, to na pewno nie będą żałowali. Jesteśmy zadowoleni z pogody, jesteśmy zadowoleni z wyników badań, jesteśmy zadowoleni z kapel. Druga edycja będzie na pewno lepsza. Wraz z początkiem lipca w Rekowie ruszyły badania archeologiczne nieznanego dotąd cmentarzyska kurhantowego. Cmentarzysko odkryli organizatorzy festiwalu. Nie tylko zainicjowali badania, ale także wpadli na dość nietypowy pomysł wypromowania ich festiwalem. Doktor Andrzej Kasprzak, który kieruje badaniami, spodziewał się, że cmentarzysko pochodzi sprzed 2000 lat, z okresu wpływów rzymskich. Jednak jak okazało się, po kilku dniach prac archeologów jest znacznie starsze. Jesteśmy na stanowisku w Rekowie, w gminie Polanów. Jesteśmy na cmentarzysku kurhanowym, które przyjeżdżając tutaj spodziewałem się, że będziemy mieli okres wpływów rzymskich. A zatem to, co mamy tutaj w położonej 7 km dalej w Grzybnicy. Dużym zaskoczeniem było to, że kulturę wilbarską gotów mamy. Rzeczywiście mamy, ale to nie wszystko. Kurhany, na których się teraz znajdujemy, kurhan, ten konkretny kurhan, który rozkopujemy, był sypany dwuetapowo, to znaczy nie tylko przez gotów, ale był usypany wcześniej przez kulturę łużycką. Tę, która zbudowała osady w Biskupinie, to są pobratymcy. A zatem mówimy tutaj o czasach prawie 3000 lat wstecz. Po upływie kilku wieków, no dokładnie 1000 lat, na ten teren, na mniejszy kurhan, który tutaj kultura łużycka usypała, przyszła zupełnie inna ludność. Właśnie ci wspomniani na początku goci, którzy stwierdzili chyba, że no tak, są kurhany, my też sypiemy kurhany, to może wykorzystać te, które są. Więc wykorzystali już te nasypy łużyckie, które zastali, i dodatkowo je powiększając. Dlatego obserwując profile, które mamy tutaj podczas wykopalisk, to jest bardzo wyraźne. Ważną częścią festiwalu Wykopaliska była tak zwana strefa sakrum. Były to wykłady pod chmurką, które wygłosili znani badacze z terenu Pomorza. Uczestnicy festiwalu nie tylko mogli zobaczyć archeologów przy pracy, ale także mieli okazję im pomóc. Chwilę zobaczycie tutaj na miejscu. Jesteśmy też żądni tej wiedzy. Udało się ściągnąć przede wszystkim pana Ignacego Skrzypek oraz Andrzeja Kasprzak. Tych dwóch panów doktorów zajmowało się tą tematyką, którą my się tu zajmujemy tak naprawdę, więc oni też bardzo nam pomagają w tym, ale był też Paweł Szczepanik oraz dr Kamil Nieziółka z Uniwersytetu Tatarskiego, którzy opowiedzieli naszym gościom też na temat archeologii ciekawsze tematy związane z innymi epokami niż tutaj jesteśmy. Najważniejszym punktem imprezy były jednak koncerty. Do Rekowa ściągnęli fani mocniejszego brzmienia z całej Polski, ale także z zagranicy. Na scenie zaprezentowali się artyści grający różne odmiany metalu. Uważam, że jest to świetne połączenie i historii z muzyką. I to jest cudowne. Moment, gdzie możemy te dwa światy się łączyć. Jest spore zainteresowanie. Super goście, jeszcze lepsze kapele. Ciężkie brzmienie to nie jest moja bajka, ale wczoraj miałem okazję posłuchać kilku świetnych kapel, które dały takiego, jakby to powiedzieć, dobrego połączenia i ucha, jak ja to mówię, muzyki, i łopaty, czyli wykopalisk. To jest super pomysł. Super pomysł, bo ja pierwszy raz się z czymś takim spotykam. Nowatorska rzecz, to bez dwóch zdań.
coś takiego może rzeczywiście promować, to może działać w dwie strony. To znaczy, z jednej strony festiwalowicze mogą dowiedzieć się czegoś o archeologii. No, dzisiaj też już mieliśmy tutaj wycieczki, za chwilę ma przyjść większa grupa, już umówiona wcześniej, czyli coś, co dla przeciętnego człowieka jest nie do zobaczenia, no, jak wyglądają prace archeologiczne. Z drugiej strony, my jako archeolodzy mamy dużą zabawę, bo rzadko się zdarza, że będąc w lesie, mamy muzykę w tle. Wczoraj cały dzień bębnili tutaj, trochę nam umilali życie. Więc obopólna korzyść, a na pewno z punktu widzenia archeologii to jest duża promocja. Zdaniem organizatorów cel, który sobie założyli, osiągnęli. Przede wszystkim na Pomorzu Środkowym głośno zrobiło się o archeologii. W ten sposób wypromowali także badania, które toczą się w ich miejscowości. Liczą, że przy następnych imprezach będzie większa frekwencja. Na pewno sukcesem jest to, że od kiedy zaczęły się wykopaliska, tak naprawdę z osobami, które nie miały nic wspólnego z archeologią, bardzo często rozmawiam na temat archeologii. Sukcesem będzie to, że dwójka mieszkańców tej wsi, nie mając nic wspólnego z archeologią, od tygodnia codziennie 7.15 siedzi na stanowisku i pomaga archeologom w badaniu, tak się wciągnęli. To jest mój sukces. I Magdy oczywiście. Przy tym się można trochę pobujać. Jest jasno, ale latarki można uruchomić. Spróbujemy? Czas, bo nie wraca strach. Nie da się zatrzymać tak często.